Cześć, ja jestem Anjon i zmieniłem zdanie. Wiem, miałem otwierać Sacredy w sobotę lub w niedzielę, żeby zdobyć Unity Championkę albo z frakcji High Elves, albo z Sacred Order, ale po tym, co zobaczyłem, co pokazał dzisiaj Ash, który pokazał team wymyślony przez Bronco, w którym to jedna rerka, bardzo ciekawa rerka, o której już kiedyś wam wspomniałem, to znaczy Ironclad, zadaje miliardy damage'u, wykorzystując fakt, że Aislinn potrafi leczyć w zależności od tego, jak duża wartość tarczy jest na czempionach, co przy wykorzystaniu Wixwella daje kosmiczne leczenie, a Ironclad zadaje damage w zależności od tego, ile nadprogramowego leczenia dostał. W przypiętym komentarzu dam wam link zarówno do filmu Asha, jak i do filmu Bronco. A ja nie potrafię się powstrzymać i spróbuję dzisiaj wylosować Aislinna. Zdobywam ciągle punkty do Hero's Path na duszę Wixwella. Na razie robię tylko Champion Training, mam już nieco ponad 20 tysięcy punktów. I 10 Sacredów. Ten ostatni, 10, dostałem dzisiaj od Clan Bossa. Być może trafią mi się jeszcze jakieś Sacredy przez najbliższe 2 dni. Jednak tą 10 otwieram dzisiaj. Szanse na Aislinna są niewielkie. To jest 10x, nie oszukujmy się. Jeśli chodzi o moje Mercy, to otworzyłem ostatnie 9 Sacredów bez legendy, więc za 3 Sacredy wejdę w Mercy. Z tym, że ta procentowa szansa będzie rosła bardzo powoli. No ale próbujemy, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Zaczynamy. Pierwszy Sacred. Zaczynamy od Epika. Snorting tak, ok, lecimy dalej. Są punkty przy okazji za zdobywanie czempionów. Mam Lurię. O, to jest. Cieszę się tutaj z tej czempionki, dlatego że właśnie buduję Lurię i szykuję dla was film, w którym ją wykorzystam. Będzie to jeden ze stage'ów Syntranos, który blokuje nas. Nie można przejść dalej, jeśli go nie pokonamy. I w tej rotacji są tam właśnie Spirit Championi, między innymi z frakcji Dark Elves. Dlatego moja Luria na pewno dostanie teraz plus 1. I lecimy dalej. Trzeci shard. No nie wiem, legendy jakoś nie chcą lecieć jak na razie, ale zobaczmy. 3 shardy. Old Gracchus. Mam chyba zbudowanego tego czempiona. Zdaje się, że był mi potrzebny do Faction Wars. Rain Beast natomiast na pewno nie będę zatrzymywał. I piąty, jeśli dobrze liczę, Sacred. I piąty Epic z kolei. Akurat Criodan the Blue. Bardzo fajnie. Będzie plus 1. Criodana wykorzystuję w moim teamie na Fire Knighta Hard. Poziom 10. I druga połowa. Lecimy. Zostało 5 shardów. Jestem już w Mercy i z Mercy zadziałało i Drekstar. No nie jest to Aislinn. Natomiast tak, cieszę się z Drekstara, bo będzie Faction Guardianem frakcji Demon Spawn. Drekstar to champion, którego każdy z nas może zdobyć. On zdaje się jest w sklepie za klasyczną arenę, ale poprawcie mnie jeśli się mylę. Na pewno w którymś sklepie jest, także jest to duplikat. I lecimy dalej. No teraz jeśli wpadnie jakaś legenda, to już nie mogę liczyć na Mercy. To jest to szczęście, te 12%, które mamy. Stagnite będzie plus 2. Super. Lecimy dalej. No i mamy... O, proszę bardzo, Duke the Pierce. Również dostanie Empowerment. Ciekawe, dwaj bardzo podobni do siebie czempioni jeden po drugim polecieli. Osobiście... Nieco bardziej wolę Stagnite'a, jednak jego A1 jest ciekawszy niż Duke'a. No i pasywka też jest Stagnite'a fajna. Duke the Pierce nie ma pasywki, natomiast ma Provoke na A3. I jeszcze 2 shardy, że moje marzenie o Aislinnie raczej się nie spełni. No ale cóż, warto było spróbować. Kalia, lecimy dalej. Ostatni shard. Ostatnia nadzieja i Epic, niestety nadzieja prysła. No dobra, próbowałem. 45 tysięcy punktów do eventu wpadło za 10 sacredów. Będę musiał dozbierać jeszcze około 20 tysięcy w Champion Training, ale jeśli jakiś sacred jeszcze mi wpadnie przez najbliższe 2 dni,
również go otworzę. Także ja przekonam się o tym za jakieś 24 godziny, a wy dosłownie za kilka sekund. I już jestem z powrotem. Minęło 48 godzin. Ten czas spędziłem na intensywnym Champion Training. A w międzyczasie Clan Boss dał mi jeszcze dwa sekredy. Jeden wczoraj, jeden dzisiaj. I będę dzisiaj je otwierał. Dzisiaj mamy Falmonda na 10-krotnych szansach. Nie sądzę, żeby wpadł, ale sekredy otworzę, potrzebuję tych punktów. I zaczynamy. Pierwszy sekret. Mamy epika. Malakit. Nic ciekawego w sumie. Jeszcze jeden. I kolejny epik zgodnie z przewidywaniami. Lutea. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda moja sytuacja punktowa. W evencie mam ponad 103 tysiące punktów. I daje mi to możliwość zdobycia nie tylko pięciogwiazdkowej duszy Wixwella, ale też dwóch legendarnych książek. O ile oczywiście nie pomyliłem się w liczeniu, tak jak ostatnim razem, kiedy zdobywałem duszę Ankory. I sprawdźmy to. Żeby odebrać obydwie legendarne książki, muszę najpierw pójść po wszystkie klucze. Jeśli bym tego nie zrobił i poszedł po duszę Wixwella, wtedy bezpowrotnie straciłbym dostęp do jednej z książek. Co w ostateczności wielką tragedią by nie było, wtedy wybrałbym coś tutaj z tych dwóch dolnych rzędów zamiast legendarnej książki, ale to książki są tym, czego najbardziej potrzebuję. Także zaczynam. Odbieram po kolei. Mam to dobrze, mam nadzieję, przemyślane. Ale jeśli się pomylę, zostanie jeszcze trochę czasu wtedy na naprawę tego błędu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Te wszystkie nagrody tutaj po drodze są bardzo sympatyczne. I jestem w dolnym rzędzie. Dwa klucze z jednej strony. I mogę wziąć dwa klucze od razu z drugiej strony. I teraz klucze, które są za legendarnymi książkami. Muszę odebrać obydwa zestawy kluczy. Także nie ma znaczenia, którą stroną pójdę, i tak muszę pójść również drugą. Pierwsza legendarna książka i dwa klucze schowane za nią. I lecimy. Tak, i teraz mam pięć kluczy do wykorzystania. Mógłbym w tym momencie odebrać duszę Wixwella, z tym, że wyzerowałbym klucze i nie miałbym jak dojść do legendarnej książki. Także na to trzeba uważać, jeśli decydujecie się na podobną ścieżkę jak ja. Po raz pierwszy coś takiego chyba się tutaj pojawiło. Dotychczas nie było możliwości trwałego zablokowania sobie jakichś nagród. A tutaj mamy taką możliwość. Dobra, klucz odebrany. I zostało 47 tysięcy punktów, co według moich obliczeń powinno wystarczyć na pięciogwiazdkową duszę. Zaraz się przekonamy, czy się nie pomyliłem, ale już widzę, że moje wyliczenia były bardzo dokładne. Czyli 35 tysięcy punktów, pięciogwiazdkowa dusza. Znowuż można sobie zadać pytanie, czy było warto. Ja miałem do zrobienia Champion Training i to bardzo potrzebowałem czempionów na jeden ze stage'y Sintranos, tak jak mówiłem wam w poprzednim filmie. Jest to etap, który blokuje mi dalszą drogę, więc tak czy inaczej robiłbym ten Champion Training, a tą duszę mam jako dodatkową nagrodę. Fakt, zużyłem na nią w sumie 12 sekredów oprócz tego. Jednak mój zapas pozostałych shardów jest na tyle duży, że nie muszę się obawiać o jakieś kolejne eventy. No ale jeśli chodzi o sekrety, teraz przechodzę w tryb zbieracza i nie będę ich wydawał. Mam do wydania na pewno Enchanty, mam do wydania Voidy, i jeśli uzbieram ich jeszcze trochę więcej. Chociaż jeśli chodzi o Voidy, tutaj wstrzymam się, będę czekał na jakiś event w rodzaju gwarantowanej legendy. To są nieczęste eventy, także jeszcze trochę zapewne poczekam. No i Primale, ale Primale, jak już mówiłem, będę otwierał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą podwójne szanse na mitycznych czempionów. Także ja odbieram swoją główną nagrodę. Podzielcie się w komentarzach, jak wam poszedł event Wixwell Path. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!